Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich moich słuchaczy. Nazywam się Jacek Szumigaj i dzisiejszy podcast będzie pod tytułem Co wewnątrz, to na zewnątrz. Co na górze, to na dole. Skąd się wziął taki... Skąd ja wziąłem taki tytuł? Tak? Ja o tym już parę razy wspominałem we wcześniejszych podcastach i w zasadzie tematy, które dzisiaj poruszę w tych pierwszych były, bo będzie również mowa o podświadomości i jej wpływie na nasze życie. Skąd się wziął taki temat? Co wewnątrz, to na zewnątrz. Co na górze, to na dole. Według pewnych przekazów to była inskrypcja znaleziona, wyryta w kamieniu, w skale, na płycie nagrobnej Hermesa Trismegistosa. Któż to był Hermes Trismegistos? W zasadzie jest to... Zajrzałem do źródeł i część źródeł twierdzi, że była to postać autentyczna, a część twierdzi, że była to postać taka bardziej mityczna. To było takie kompendium całej wiedzy już od czasów Babilonii i starożytnego Egiptu. Wzmianki pierwsze o wiele tysięcy lat wstecz sięgają. Mowa tu nawet chyba była o 9 tysiącach lat, tak znalazłem w jednym takim materiale. W każdym razie no, całość jest stara. Na ile to była postać autentyczna, na ile mityczna, no to ciężko jest tak na pewno określić. Według tego, co czytałem, to po prostu jest to kompendium całej wiedzy, sztuki, filozofii, wszelkich możliwych nauk, tak? Zarówno takich nauk ścisłych, jak i również takich typu filozofia, etyka, etc. Ale generalnie w bardzo ciekawy sposób określa... Ja tutaj temat tego dzisiejszego podcastu może tak trochę zawężę do działania, do tego, jaki wpływ na nasze postępowanie ma nasza podświadomość. Tak, no bo temat jest zbyt... Nawet gdybym ten niby wąski temat chciał w pełni omówić, tak, to no to tutaj na pewno podcast by się zrobił kilkugodzinny. A ja się postaram to wszystko w około 50 minutach maksymalnie zmieścić. Ten temat jest dosyć trudny generalnie, chociażby z tego względu, że porusza pewne rzeczy, które dla, no nie powiem, dla przeciętnego człowieka, dla przeciętnego słuchacza jest czasami niewiarygodne. No dlatego, że ja uważam, żeby te osoby, które słuchają, są nieprzeciętne, tak? No więc to trudno mi tak sklasyfikować, że dla przeciętnego takiego, no... Kowalskiego. Ale generalnie porusza takie rzeczy, które no, co do których większość osób ma inny osąd i które traktuje albo z przymrużeniem oka, albo wręcz z taką niewiarą, że jak to jest możliwe, że to właśnie taki wpływ może wywierać i że takie mechanizmy w naszym umyśle zachodzą. Tak, nie tylko mechanizmy w naszym umyśle, ale również, że ma to bardzo duży wpływ na świat fizyczny, który nas otacza i który się kształtuje wokół nas. Ja już kiedyś tutaj wspominałem, że w zasadzie nasz umysł można traktować, który jest traktowany zwykle jako całość,
jest podzielony na takie dwa obszary. Jeden to jest, jakby to tak obrazowo określić, nie wiem. To jest coś tak jak z górą lodową. O, może takie najwłaściwsze będzie, najprostsze porównanie, które może trafi do wielu osób. To jest tak jak z górą lodową, że no jak płynie taka góra lodowa na morzu, tak, gdzieś tam, arktycznym, no to pewna część tej góry lodowej jest nad linią wody i to jest około 10%. Czasem to jest, zdaje się, że to jest tak wielkie, ale to jest tylko 10%. Natomiast 90% to jest to, co jest pod wodą. Pod tą linią wody to jest coś, czego my nie widzimy. I w przypadku naszego umysłu, no to również jest taka analogia, tak? Część naszego umysłu to jest ten umysł świadomy, którym my dysponujemy, którym no ta świadomość w takim pobieżnym przeglądzie, ta świadomość nas określa, tak? To jest to wszystko, te wszystkie działania, które my wykonujemy świadomie w momencie, jak otwieramy rano oczy, jak się budzimy. I no, i wyłącza się nasza świadomość, jak zasypiamy, tak? No bo w nocy, no tam jakieś marzenia senne i takie elementy, ale generalnie, no to wtedy świadomie w jaki sposób tam, no, nie reagujemy na pewne rzeczy. Natomiast ta druga część, która ma na nas ogromny wpływ, działa cały czas. To jest nasza podświadomość. Ona cały czas wszystko rejestruje. Ona zaczęła działać od czasu, jak byliśmy, no można powiedzieć, jedną komóreczką, tak? Tak, źródła różne podają. To nie jest jakiś tam mój wymysł, moje badania, tylko ja mówię za źródłami, które gdzieś tam usłyszałem, przeczytałem. Ona buduje nasze ciało. Ona kształtuje nasze ciało, również kształtuje nasz umysł. Rejestruje wszystko absolutnie, co się z nami dzieje przez całą dobę. Podświadomość nie wyłącza się nigdy. Pracuje całą dobę, całe nasze życie. Ostatnio też usłyszałem, to ona również nas leczy, tak, z różnych przypadłości, no bo no pewne elementy, no jakieś, no czasami się zdarza jakiś, no co ja wiem, co by tu powiedzieć, katar, tak, no katar taki, który tam, no czasem bierzemy jakieś medykamenty, żeby uśmierzyć raczej objawy tego kataru. Tak, no ale jakieś stany zapalne w naszym organizmie, no jest jakiś mechanizm, który jest sobie w stanie z tym poradzić, tak? No to przecież to nie jest tak, że to się dzieje, bo się dzieje. No coś musi tym kierować. A coś przecież musi kontrolować nasz cały byt biologiczny. Procesy trawienne, produkcję hormonów, układ krwionośny, oddychanie, no masę rzeczy i temperatura ciała, tak, które gdybyśmy my mieli świadomie tym pokierować, no to ja nie wiem, czy byśmy 5 sekund przeżyli, bo na pewno byśmy czegoś nie wzięli pod uwagę, co podświadomość bierze wszystko, tak, ma opanowane i po prostu i to kontroluje. Także jest to taki element, który jest z nami całe życie, czy nam się podoba, czy nie, i który ma jeszcze parę bardzo ciekawych właściwości, tak, bo podświadomość umie przewidywać i na pewno tu mi przyznacie rację, że często wam się zdarzało, albo wam samym, albo słyszeliście od kogoś, tak, że ktoś miał tak zwane przeczucie, że coś się wydarzy. Tak, że no nie wiadomo skąd. No takie przeczucie, no nie mówię koniecznie jakieś negatywne rzeczy, chociaż to też, ale
takie, że ktoś go odwiedzi, że ktoś na przykład o kimś myślimy i on za chwilę do nas dzwoni. Tak, myśmy o nim myśleli, a on do nas zadzwonił. No dlaczego myśmy akurat zaczęli w tym momencie myśleć? A zastanawialiście się kiedyś? A to właśnie jest podświadomość, która tak funkcjonuje, która tak działa. Podświadomość jest w stanie zrealizować absolutnie wszystko, w co tylko uwierzymy. Ja wam powiem, bo ja już to nieraz wspominałem, ale ja wam powiem, że mi się to na początku też wydawało, no ja wiem co, może nie dziwne, ale jakieś takie niewiarygodne. Jak może być to, że coś, w co ja uwierzę i coś, o czym ja będę myślał, to, no tak, na moje myśli, tak, wewnętrzne jakieś moje nastroje, no to ja rozumiem, że może wpływać. Ale jak to może wpływać na świat zewnętrzny, który mnie otacza? Na różne rzeczy materialne, które mnie otaczają, które się jakieś, no pewne elementy materialne, pewne rzeczy do mnie przychodzą albo z mojego życia znikają. No okazuje się, że może, że może to wpływać podświadomość również na, i wpływa na nasz świat zewnętrzny. Nie tylko na nasz świat wewnętrzny. I ta właśnie sentencja, co wewnątrz, to na zewnątrz. To nie jest tak, co wewnątrz mnie, czyli gdzieś tam nie w brzuchu siedzi, czy tam w umyśle tym, w świadomości, tak. To się objawi na zewnątrz, tak? Bo jak ja sobie pomyślę na przykład, a ja mam fajny humor, to się do kogoś uśmiechnę, tak? No to co wewnątrz, to na zewnątrz. To nie tak. Jeżeli my coś do tej naszej podświadomości wpuścimy tam, tak? Do czego by to porównać? Ja wiem. No taka analogia będzie. Najprostsza była chyba program komputerowy, no bo z informatyką każdy się spotyka i każdy ma telefon bardzo sprytny z systemem operacyjnym, jakieś tam programy działają, czy komputer stacjonarny, czy laptopa, czy jakikolwiek tablet, czy inny. Także jeżeli jakiś program tam gdzieś, którego my normalnie nie widzimy, bo nam na ekranie się nie pokazuje, ale jeżeli jakiś program się tam uruchomi wewnątrz, no to będzie, który ma się objawić w jakiś sposób na ekranie, no to będzie to działało. Tak samo się dzieje właśnie, tak samo się dzieje z podświadomością. Trochę mi ciężko o tym mówić, dlatego że ja się staram to przełożyć na takie słowa, żeby były zrozumiałe dla wszystkich. Takie pojęcia, tak, żeby wytłumaczyć, a nie żeby jakąś taką wywołać, ja wiem co, jak to nazwać, pustą sensację. No nie wiem, jak to określić. Takie humble bumble, ja to mówię, tak? Albowiem to ma również było badane i sprawdzane od strony bardzo poważnej, głęboko naukowej. No i to uczeni, którzy to badali, no to stwierdzili, że to tak właśnie funkcjonuje, tak? Świadomość to jest taki, ja widziałem na takim filmie, jest taki film Secret na YouTubie. I nasza podświadomość to można porównać do takiego dżina, tak? Którego my mamy, ale to jest taki dobry dżin, taki duch, nie wiem, który tam gdzieś, tak, anioł stróż, go nazywają różnie, tak? Który cały czas jest, który cały czas nad nami czuwa. Tylko, że tu jest małe ale. Dlatego, że on zrobi wszystko, absolutnie wszystko, o czym my sobie pomyślimy. Każda nasza myśl świadoma, tak?
na każdą naszą świadomą myśl, to on, trzymając rękę na piersi, zgina się przed nami w ukłonie do samej ziemi i mówi: Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. I już to robię. Jakie byśmy sobie najdziksze rzeczy, czy dobre, czy co gorsza złe, nie wymyślali, no to on je będzie realizował. Tak, to ta podświadomość nam to zacznie realizować. Chociaż nie wiem, wiecie, chociaż nie wiem, jakby to się wam fantastycznie nie wydawało, ale to tak właśnie działa. A ja mam to okazję obserwować po tym, co się dzieje w moim życiu, a szczególnie, ja wiem, w ostatnim czasie, no dawniej też, ale w ostatnim czasie szczególnie, tak, widzę zmiany na bazie tych wszystkich, to co mówiłem tam w tym podcaście jako kodeks etyki, na bazie tego wszystkiego, co mówię, co staram się stosować na co dzień, czyli te wszystkie elementy postępowania staram się przerzucać do podświadomości, tak? I widzę, jak to się natychmiast materializuje, można by powiedzieć, w świecie zewnętrznym. W materialnym świecie zewnętrznym i w takim psychicznym, duchowym. Tak? Jaka jest reakcja innych ludzi na jakieś moje postępowanie, moje myśli, moje przekonanie. Widzę, że to zaczyna oddziaływać i to w większym stopniu niż bym się spodziewał, zaczyna oddziaływać w bardzo pozytywny sposób, zaznaczam, w bardzo pozytywny sposób na postępowanie i działanie innych ludzi. To naprawdę, no, to czasami, no jakby mi ktoś kiedyś takie coś opowiedział, jak ja teraz wam mówię, no to jeszcze ileś tam lat do tyłu, no to ja bym się z tego śmiał. Naprawdę, to ja bym się z tego śmiał. A no on powiedział, nie, no stary, no to już tutaj to już zalewasz. No jak takie rzeczy, no dorosły człowiek i w takie cuda jakieś niestworzone cuda niewidy wierzy. No ale to tak właśnie działa. I tenże właśnie, i wracając do tego dżina, to jest nasz najgorszy sługa, to jest nasz najlepszy sługa i najgorszy tyran. Tak? Zrealizuje naprawdę wszystko, w co my tylko uwierzymy. To, żeby on zaczął działać, to my musimy w to uwierzyć. Musimy być, jak to się mówi, święcie przekonani, że to takie coś istnieje, taki mechanizm i że to będzie działało na naszą korzyść albo na niekorzyść. Osoby, które są tego świadome, że takie mechanizmy istnieją, mogą to wykorzystywać i wykorzystują na swoją korzyść. Tak? Nasza świadomość, tak, zanim coś trafi do podświadomości, to nasza świadomość robi bardzo ścisłą selekcję. Tak? Tego, co uważa za możliwe, tego, na bazie wszystkich elementów, które myśmy doświadczyli w życiu, wszystkich zdarzeń, tak, różnych sytuacji, które nam się zdarzyły, które nasza świadomość określa, że pewne rzeczy są możliwe, a pewne rzeczy są niemożliwe, to ta nasza świadomość to jest, tak jak już powiedziałem tam w którymś poprzednim odcinku, to jest taka brama wielka, okuta, żelazna, która czasem się otwiera i wpuszcza pewne rzeczy nam do tej naszej podświadomości. Świadomość pilnuje, żebyśmy, ja wiem, we wszystko nie wierzyli. A często to jest tak, że ta nasza świadomość, reguły tej naszej świadomości są nam przekazywane i ustalane przez innych.
Tutaj może taki jakiś mały przykład, tak? Taki przyziemny, rzekłbym. No, to, co nieraz nam ludzie usiłują zasugerować, jak to się mówi, tak? Usiłują nam zasugerować, no co nam zwykle ludzie sugerują? Że pewne rzeczy są niemożliwe, że pewnych rzeczy my nie zrobimy. Ja nie wiem, ja już kiedyś o tym wspominałem. Na początku, później nie rozwinąłem tego, o co mi chodziło. Tam mówiłem o małych dzieciach, tak? Że zauważcie, jak to jest, że jak małe dziecko uczy się chodzić, uczy się mówić, to zwykle tak jest, o ile jest to normalna rodzina, nie jakaś, no niestety czasem się zdarza, patologiczna. To tak jest, że go wszyscy wspomagają i wszyscy go wspierają. Cały czas. Cała rodzina, wszyscy wujkowie, ciocie, dziadkowie, babcie, rodzice, to już nie mówię, tak, żeby on chodził. No bo to dla takiego młodego człowieka to jest wielka sztuka, chodzenie czy mówienie, tak? Wszyscy go poprawiają, wszyscy go wspierają. Nikt mu nie mówi na okrągło, że on nie będzie chodził, żeby siedział albo leżał, bo on się nie nauczy chodzić, albo nie nauczy się mówić. I to jest, no niestety często to jest tak, że jest to jedyna rzecz, do której jesteśmy motywowani pozytywnie. Bo zauważcie, mówienie dziecku, że może, że potrafi, tak? Że jest cudowne, że jest wspaniałe, że będzie biegać, jak łania. No to jest motywowanie pozytywne. Ponieważ wszyscy dziecku mówią, więc ono uważa, że to tak jest. Tak? Dziecko myśli bezrefleksyjnie. I po prostu, no i zaczyna chodzić, i zaczyna mówić. Natomiast co się dzieje, jak my, dzieci są starsze, dorastają, dorośli, tak? Dlaczego mówcy motywacyjni mają tak wielki, jakby to powiedzieć, posług? Dlaczego są tak atrakcyjni? Dlaczego wielkie korporacje wynajmują mówców motywacyjnych za ciężkie pieniądze do tego, żeby pozytywnie motywowali ludzi? No bo to działa w fantastyczny sposób, że ci ludzie są bardziej wydajni chociażby w pracy, że sobie łatwiej radzą z problemami, że nie popadają w depresję, że stresy się ich nie imają. Tak? Jakbyście teraz tak popatrzyli, ile osób dookoła was jest takich, które, no ja nie mówię, no najbliżsi to wiadomo, że czasami tak, chociaż niekoniecznie, ale ile jest osób takich dookoła was, które mówią: ty potrafisz, ty możesz, ty dasz radę, ja w ciebie wierzę. Fantastycznie wyglądasz, fantastycznie się ubierasz, fantastycznie mówisz. Jesteś po prostu niesamowitym, bardzo wartościowym człowiekiem. Ile jest takich osób, które wam to mówią na okrągło, nie od wielkiego dzwonu, nie raz na rok, ale które będą was wspierały na dobre i na złe? A ile jest takich osób, które wam będzie mówiło: no jak ty wyglądasz, popatrz na siebie, a znowu ci nie wyszło, a ty słomiany ogień jesteś, a za co byś się nie wziął, to schrzanisz, tak? Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Znaczy, ja nie wiem, wiem, dlaczego tak się dzieje, tak? Tam przyhaczamy znowu o to kółeczko niskiego poczucia własności siebie, ale wartości siebie, ale to i niskie poczucie własnej wartości. Ale właśnie to jest to wszystko, w co my jesteśmy w stanie uwierzyć, co jesteśmy w stanie przekazać tej naszej podświadomości. No, czyli najpierw się dzieje taki proces z zewnątrz do wewnątrz, tak? I to już to jest świadomy proces. To nad tym, to nie jest prosty proces i nad tym musimy zwykle popracować dłużej lub krócej.
żeby pewne rzeczy do naszej podświadomości przeniknęły. Jeżeli przenikną one do naszej, jeżeli te rzeczy, te myśli, tak, ten sposób myślenia przeniknie do naszej podświadomości, że my jesteśmy w stanie coś osiągnąć, że my jesteśmy w stanie coś realizować, zrealizować, to jakby to nie wydawał się nierealny i fantastyczny pomysł, to nasza podświadomość go zaczyna realizować. To jest, wiecie, taki, ja mówiłem, że będę dawał przykłady z własnego podwórka, tak? Niedawnego czasu bo wiadomo, wszyscy ci, którzy słuchają tutaj tych moich podcastów, to wiedzą, że ja bardzo dużo pływam, tak? Uwielbiam pływanie i zacząłem pływać i non-stop pływam. I jakiś czas temu, całkiem niedawno, tak sobie po prostych kalkulacjach i jakiś taki, nie wiem, przyszła moc nieziemska z zewnątrz, że stwierdziłem, że przepłynę w ciągu 50 minut, że zrobię 100 basenów. To jest 2,5 kilometra. I robiłem to 5 dni z rzędu. No na piąty dzień to wiadomo, no to jest taki wysiłek, jest duży fizyczny, no, a tym bardziej, że no nie miałem wtedy urlopu, tylko normalnie do pracy chodziłem i chodziłem na ten basen, więc no to na pewno tak męczące było. Tylko że wcześniej mi się wydawało w ogóle to nierealne. I to się stało dopiero w momencie, jak ja w to uwierzyłem. Jak pierwszy raz przepłynąłem ten dystans i uwierzyłem w to, że mogę to absolutnie osiągnąć. I powtarzałem to 5 dni z rzędu. Ja pamiętam kiedyś, jak zaczynałem pływać, i taki byłem dumny, no bo w ogóle moim marzeniem było, żeby przepłynąć, ja wiem ile, ze 4 baseny, tak? Naraz, tak bez odpoczynku. Jakimś tam stylem, nie wiem, żabką, dowolnym. Kraulem wtedy jeszcze nie pływałem, bo nie umiałem. Ale jakąś tam taką żabką, czy klasycznym, jak tam zwał, tak zwał. Tak? Że ze 4 baseny przepłynąć, tam 6 basenów. No i pamiętam, jak wtedy pływałem i po jakimś tam czasie, no bo jak ja sobie coś postanowię, to nie ma takiej siły, żeby mnie zatrzymała. I ja spotkałem jakiegoś tam ratownika, którym się pochwaliłem. Doszedłem już do 40 basenów. Nie wiem ile, w godzinę. I myślę, powiem, że tyle przepłynąłem, zobaczymy, co on powie. Tak, no to już na pewno jakiś tam... Na co on na mnie popatrzył, tak? Mnie zmierzył okiem i powiedział, no tyle, no fajnie, ale jak pan tak zrobi 80 basenów w godzinę, no to będzie fajnie, no to będzie dobrze. No to wtedy tak, okej, okay, szacun. Pomyślałem sobie, rany boskie, jak 80? Ja przy 40 mało nie umarłem, a to on mówi o 80. I minęło 4 lata i w momencie, gdy uwierzyłem, że to jest możliwe, no to zrobiłem 100 basenów w 50 minut. Nie mówię, broń Boże, tutaj tego, żeby się w jakiś sposób chwalić. To tylko po prostu są przedstawienie faktów, przedstawienie danych, tak? Że to się okazało możliwe w momencie, jak ja w to uwierzyłem. I wiele takich mam przykładów. Ja może tu ich nie będę wyliczał, tak? Z mojego życia, no to bo tego za dużo jest, że sami na pewno też mieliście. Że w momencie, jeżeli wy uwierzyliście, że coś możecie zrobić, to żeście to osiągnęli. Rzeczy, które by się wydawało, że były absolutnie poza waszym zasięgiem. To sami pewnie byście podawali tysiące przykładów. Że ktoś powiedział, ja w ciebie wierzę, człowieku, jesteś wielki, jesteś wspaniały, możesz wszystko. I ty to zrobiłeś. I wy to zrobiliście. Powiedzcie mi, jakim cudem, skoro przez ileś lat wam nie wychodziło i nagle coś osiągnęliście. No powiecie, no bo ja w siebie uwierzyłem. Tak? No to okej, dobra. Ale jaki mechanizm spowodował? Podświadomość.
to ona realizuje te rzeczy. Jeżeli wy jej wrzucicie, aha, jeszcze wracając a propos tej podświadomości. Nasz umysł jest krytyczny, tak? Na pewne rzeczy, które ja tutaj mówię, wy się możecie nie zgadzać. No, zakładam, że raczej się nie będzie śmiał, ale może być tak, no to tutaj masz rację, ale tutaj to już cię ponosi. Tak? Bo dlaczego? Dlatego, że nasz umysł jest krytyczny. Bazuje na tej całej wiedzy, którą do tej pory przyswoiliśmy, którą otrzymaliśmy. No traktujmy się jako taki kosmos, taki wszechświat, tak? Nasz wewnętrzny, w naszym umyśle. No to pewne rzeczy wiemy, że tak, że są. Nasz umysł po prostu jest krytyczny. Mamy pewne ograniczenia w umyśle, bo mamy, albo zbudowaliśmy je sami, albo ktoś je nam zbudował. Natomiast podświadomość działa bezkrytycznie, dlatego nasz umysł świadomy stanowi tą taką furtkę, zaporę, żeby tam wszystkiego nie puszczać. Dlatego, że nasza podświadomość działa bezkrytycznie, po pierwsze. Po drugie, dla niej nie istnieją rzeczy niemożliwe. Dla niej wszystko jest możliwe. Może wszystko absolutnie zrealizować, w co jesteśmy tylko w stanie uwierzyć. No i tutaj następny element się wyłania, mianowicie wiara. Tak jak już mówiłem kiedyś, no przecież... Tak patrząc, no powiedzmy, traktując Pismo Święte jako taką księgę, no, naukową, tak? No tam również jest zapis. Podług wiary waszej wam się stanie. Jeżeli w coś naprawdę będziecie wierzyć, ja mówię, takie hasło afirmacyjne kiedyś widziałem. Jeżeli zaczynasz naprawdę w coś wierzyć, to fakty przestają się liczyć. Ja pamiętam, jak ja to pierwszy raz usłyszałem. Ja się z tego śmiałem. Jak się fakty przestałem liczyć? Bo że coś uwierzę i to się nagle co... No ale wierzę w coś tam, a... To już mówiłem z tymi samochodami, różnymi tam dobrami, tak? Jachtami, samolotami, Bóg wie czym jeszcze. To co, jak ja w to uwierzę, to się tak... To mi to nagle się pojawi w moim życiu. No tak. Tak właśnie będzie. I tak samo jest tu w takim ostatnim, w tym moim ostatnim podcaście, tam komentarz kolega zamieścił, że on by chciał, a zaraz ja dokładnie wam to powiem, o to było, że on nie chce, żeby rzeczy wracały zwielokrotnione do jego wnętrza, tylko na moje konto bankowe. Czy da się to przełożyć? I wiem, że on tego będzie słuchał. I tutaj również. Jest takie przysłowie, że bogatemu, takie wiejskie przysłowie, tak? Że bogatemu to się nawet by go cieli. O, ludowe przysłowia są bardzo, dużo mądrości niosą, tak? I no skąd się to wzięło? Czym się różni, ja nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście, czym się różni bogaty człowiek od takiego przeciętnego albo od biednego człowieka? W zasadzie różni się jedną rzeczą tylko, zasadniczo. Nie koneksje, nie wykształcenie, nie coś tam, nie szczęście. Sposób myślenia tym się różni. Sposobem myślenia. I wiarą w to, że on może być bogaty. Bo on w to wierzy, bo on żyje w tym. I jemu cały czas będą się korzystne rzeczy zdarzały, które będą pomnażały i zwielokrotniały jego majątek, dlatego że on to wpuścił do swojej podświadomości. I ona, wiem, że to, nie wiem, jakby fantastycznie zabrzmiało, mu to realizuje i mu to zapewnia. To powiecie ty, ale ty kurczę, wiesz co? No to tutaj wymyśliłeś naprawdę, no eureka. Powinni ci Nobla dać tam, nie wiadomo, z jakiś... tak? To dlaczego wszyscy nie są bogaci? Ano dlatego, że nie wszyscy uwierzą w to, że to jest możliwe. Tak? Ktoś powie, nie, to tak nie działa.
ja mam rację, że tak nie działa. A ja spotykałem takich ludzi, co mówili, ty masz rację, że to nie działa, jakiś tam mój biznes, co ja ci proponuję, a ja mam pieniądze z tego biznesu. Dla ciebie nie działa, dla mnie działa, owszem. Bo ja to realizuję, bo ja wierzę, że mogę to osiągnąć. Co wewnątrz, to na zewnątrz. Co na górze, to na dole. Czyli to wszystko, co my wpuścimy do naszej podświadomości, to ona nam to zacznie realizować. Jak ja sobie zacząłem analizować różne takie sytuacje, tak? A z podświadomością podobnież też jest tak, że ona wie wszystko i ona umie wszystko. A jak zacząłem słuchać, jak zacząłem czytać o tych mechanizmach, na bazie jakich działa podświadomość, no to tak, po pierwsze, to ona działa trochę inaczej niż nam się wydaje, tak? Jak ja czasem coś gdzieś mi tam się zapodzieje, z jakichś tam technicznych, mechanicznych rzeczy, jakieś wiertło, kombinerki, śrubokrę lub Bóg wie co jeszcze, i ja się ją spytam, to ona nie pokazuje mi tego w taki sposób, jak my jesteśmy nauczeni. Że mnie zaprowadzi za rękę do szafy, że zobaczę jakieś, że tam się coś świeci, jakaś poświata, albo oczy zamknę i widzę, że to tam leży. Nie, nie, to nie tak. Zdaje się, że po prostu robimy, że nic nie robimy, a ona nam to pokaże. Mnie pokazuje, gdzie to jest. No i tak to działa. I tak to działa. Kiedy podświadomość w zasadzie to tytuł podcastu mógłby brzmieć całkowicie inaczej, tak? Podświadomość. No ja tam był na początku chyba trzeci odcinek. Może mnie skłamał, chyba trzeci był, tak? Podświadomość i... A sobie wam dokładnie powiem, który to było. To było na początku. O, piąty odcinek, podświadomość, a jak to wykorzystać praktycznie. Ja tam tylko może trochę tak krócej wspomniałem. Tu jest ten dłuższy taki, ten mój monolog na ten temat. Ja tutaj nie chciałbym się zagłębiać w tak w szczegółowość dużą, bo no to tutaj czasowo bym się nie wyrobił i nie, i obawiam się też, że część słuchaczy by się absolutnie zanudziła. Podświadomość tak samo może wszystko i wie wszystko, tylko nie wie, że to wie. My ją musimy wyraźnie poprosić. Jakby ktoś powie, to dlaczego? Jak skoro podświadomość moja, tak, część mojego umysłu wie absolutnie wszystko, to dlaczego mi nie mówi? Dlaczego mi na okrągło nie kieruje mną tak, żebym był bogaty, szczęśliwy, zadowolony i no co tam tylko, naj. A no nie, dlatego, że ona nie wie, że to wie. My ją musimy wyraźnie o to w odpowiedni sposób spytać, nakazać jej coś zrobić albo poprosić, żeby nam to zrobiła. Tak samo jak podświadomość zna przyszłość i zna przeszłość, ale to na taki okres czasowy, że naprawdę to głowa mała. Tak? Jest taka książka Potęga Podświadomości i zainteresowane osoby, nie mam żadnej umowy z tym wydawcą, tak? Nie ma z tego nic, no, ale tam uważam samą pozycję za fantastyczną. On tam bardzo dokładnie to tłumaczy, jak to jest z tą podświadomością, jak to działa, no i osoby, które by były zainteresowane, to jak najbardziej odsyłam do tej książki. Te, które będą chciały sprawdzić, czy to dla nich też może zadziałać. Czy to będzie działało, a wracając jeszcze właśnie a propos tych
wracając do pieniędzy, tak? Do tego, że czym się różni człowiek bogaty od biednego. No to właśnie się różni w zasadzie tylko myśleniem. A to myślenie odpowiednio realizowane i przekazane do podświadomości spowoduje, że ona zacznie nam to wszystko tak układać, tą naszą ścieżkę życia, te nasze tory, jak ja to mówiłem, że my trafimy w to miejsce, gdzie są pieniądze. Wiecie, w zasadzie to na przykład, ja to mówię na swoim przykładzie, no na przykładach wielu innych osób też mógłbym, ale mówię to na swoim przykładzie. Ja mam całą taką listę marzeń, mniejszych i większych, tak? I tam sobie wywieszam jakieś zdjęcia różne, tak? No, że to bym chciał, no, że to jest moim marzeniem, że chciałbym to mieć, tak? No, to są zwykle rzeczy materialne. Z tym, że w tej chwili wiem, jak ten mechanizm działa. Kiedyś nie wiedziałem, wykorzystywałem go również podświadomie, ale nie wiedziałem, że to tak działa. W tej chwili dokładnie te mechanizmy poznałem i wiem, że to jak działa, że to działa i działa na pewno i że to zadziała dla mnie. Ale, bo o czym chciałem? Ja już raz o tym wspominałem chyba, ale właśnie również jeżeli idzie o marzenia. No zauważcie jedną rzecz, no tak, no marzenie, no to jest, tak jak powiedziałem, zapisanie na kartce papieru, tak? Własnoręcznie, broń Boże, na komputerze. To jest, tu mój pół mojego pokoju jest wyklejona jakimiś różnymi zdjęciami tego, co bym chciał. Tak? To moje ukochane Volvo XC90 w generacji drugiej. No trójka, no fajna, ale mi się dwójka bardziej podoba. Jakieś tam inne rzeczy. Ale wiecie, ja tak słuchając tego audiobooka o potędze podświadomości, przypomniałem sobie takie zdarzenie. Sprzed wielu, wielu lat, no to mówię do osób oczywiście, które mieszkają we Wrocławiu, tak? No bo spoza Wrocławia mogą się tak jakoś tam super nie orientować, ale w zasadzie uważam, to tak nie jest bardzo istotne. Jeździłem do takiej pracy na Nowym Dworze, a tu mieszkam w centrum, przy Dworcu Głównym. Sobie tam jakimś chyba, nie wiem, rowerem jeździłem, czy na nogach to nie, chyba rowerem jeździłem. Jeździłem jadąc chodnikiem tam, ulicą Strzegomską, mijałem zawsze tam takie, zaraz za torami są takie trzy biurowce duże stoją. I pamiętam, że wtedy jeszcze miałem wykształcenie zasadnicze zawodowe, tak? Nie miałem nawet matury. A już tam miałem, nie wiem, pod 40. I tam sobie jeździłem i tam na dole jakaś redakcja gazety którejś wrocławskiej była, z tego co pamiętam, w tym jednym z tych wieżowców. Tam było widać tych ludzi w krawatach eleganckich, tak, przy komputerach siedzieli. Ja sobie stanąłem tak, popatrzyłem i sobie pomyślałem, Jezu, tutaj pracować tak przy komputerze, w ciepełku kawę popijać i niezłe pieniądze zarabiać. I wiecie co? Minęło, żebym was nie skłamał, minęło około 10 lat, 8-10 lat, bo to tak, i sobie o tym przypomniałem, o tym momencie, w momencie jak sobie stałem w pokoju przy oknie, w środkowej wieży, na piątym piętrze, z kubkiem kawy, patrzyłem sobie na miasto, a pięknie wtedy śnieg padał, tak? Z dyplomem inżyniera w kieszeni, informatyka. I wtedy sobie przypomniałem, że miałem kiedyś takie marzenie. I co? I w nie uwierzyłem. I ono się zrealizowało. Tak się te moje losy potoczyły. To wszystko po kolei tak przebiegało. Tak? I ja cały czas wierzyłem w to, że to jest możliwe. I to mnie aż mnie wstrząsnęło. Kurczę, to jednak działa.
to jednak działa. Co wewnątrz, to na zewnątrz. Co na górze, to na dole. Jeżeli my w te rzeczy, my w te nasze marzenia będziemy wierzyli, że to jest możliwe, że to jest w naszym zasięgu, że to się zrealizuje, chociaż nie wiem jak, co i kto by wam nie mówił, jeżeli my w to uwierzymy, to to się zacznie realizować. Ja nie będę już tutaj mówił do publiki, żebyście dawali jakieś komentarze, bo w zasadzie wiecie co, to jest nieistotne. To jest nieistotne, bo tutaj bardziej jest istotne to, ja bym chciał, żeby to się zaczęło dziać w waszym życiu. Bo tak jak powiedziałem, to zależy mi na tym, żeby wszystkie osoby, które słuchają tych moich podcastów, żeby to życie zaczęło im się zmieniać w taki, jak ja to mówię, gdzie na filmie usłyszałem i nieraz życzenia takie daję urodzinowe znajomym, w pięciogwiazdkowy sen na jawie. Tak? Żeby to życie było dla was wartościowe. Żeby to życie było fantastyczne. Żeby te wasze marzenia się realizowały. Żebyście mogli cieszyć się tym życiem. Żebyście byli na co dzień szczęśliwi, uśmiechnięci, radośni. Dobrzy i dla siebie, i dla wszystkich osób w waszym otoczeniu. Zarówno tych bliższych, jak i tych dalszych, jak i tych osób, które spotykacie tylko, nie wiem, raz w ciągu życia gdzieś na ulicy, gdzieś, nie wiem, na jakichś czasach, w sklepie, w tramwaju, tak, w dowolnym miejscu. Bo no ja uważam, że jesteście tego warci, tak? A stosowanie właśnie takich zasad, poza tym jeszcze jedna rzecz. Zauważcie, a co wewnątrz, to na zewnątrz. Jeżeli wewnątrz siebie będziemy mieli miłe rzeczy, fajne, to jest to z sadzeniem tych kwiatów w ogródku, tak? To, co już mówiłem raz, że co wewnątrz, to na zewnątrz. Jeżeli sadzimy kwiaty w ogródku, tak? No to no co robimy? No jakieś tam cebulki, czy albo jakieś tam nasionka kwiatów, tak? No ale zwykle tak, robimy jakiś dołek w ziemi, wrzucamy tam te nasionka i zasypujemy i uklepujemy. Tak, to taki przykład a propos tej realizacji tych naszych marzeń, tak? Sadzimy to nasze marzenie, tak? I podlewamy, ale zauważcie, przecież... Czy wam kiedyś na drugi dzień, czy po tygodniu, czy nawet po dwóch, ja pomijam tam jakieś niektóre te żyto, czy coś innego, ale jakieś kwiaty. Czy na drugi dzień wyrośnie? Nie. Czekamy, cierpliwie podlewamy. Nie mówimy, nie, ja nie wierzę. Ja wczoraj posadziłem cebulkę tulipana, a dzisiaj jeszcze kwiatu nie ma. No to przecież w życiu nie wyrośnie, to ja nie będę podlewał. No bo to po raz, drugi dzień, piąty tydzień już podlewam. No nanosiłem się wody jak durny, bo tych tulipanów zagon taki wielki i ten i nic nie wyrosło. No to czy ktoś tak pomyśli? Nie. Czekamy cierpliwie. I tu w tym przypadku jest tak samo. Jeżeli macie jakieś marzenie, to jeżeli jest to naprawdę wielkie marzenie, nigdy w życiu z tego nie rezygnujcie. Uzbrójcie się w cierpliwość. Dajcie sobie czas. Bo kiedy ono się zrealizuje? Nie wiadomo. Może to będzie za tydzień, może to będzie za 3 minuty, a może to będzie za 3 lata, albo jak w moim przypadku minęło prawie 10 lat. Ale to się uzewnętrzniło w świecie fizycznym, w świecie materialnym, w świecie zewnętrznym. To się stało, to przyszło. No i co często też ludzie mówią, no tak porównując do tego ogrodu z kwiatami, o którym też już mówiłem wcześniej, tam w tych podcastach wspominałem, że na co dzień zwykle większość osób
I tu mi przyznacie rację. Wystarczy popatrzeć na kogoś z otoczenia, z rodziny, ze znajomych, tak? Mówią tak. Wiesz co? Ja to za bardzo w te twoje bajendy nie wierzę. To znaczy tak, ja bym uwierzył, jak ja bym dosłownie, to jest taka analogia. Ja będę jakieś, wezmę oset i wysieję. Tak? No, ale ja nie wierzę w to, co ty mówisz, bo zamiast róż to mi oset rośnie. No, okej. Siejesz oset, masz oset, tak? Czy tam jakieś pokrzywy, czy jakieś ziele psi, rumianek, czy nie wiem, czy lebiodę jakąś, tak? Jeżeli chcesz na zewnątrz, tak, coś zobaczyć, coś fajnego, to wewnątrz musisz posiać coś fajnego. Jeżeli chcesz, żeby chociażby właśnie w sferze finansowej, materialnej, coś się zadziało na zewnątrz, to najpierw musi pozytywnie to być wewnątrz. Po pierwsze, ty musisz uwierzyć w to, że będziesz miał pieniądze, tak? A po drugie, nie możesz tymi pieniędzmi gardzić. Te rzeczy, którymi pogardzamy, to one znikają z naszego życia. Co też się miałem okazję nieraz przekonać. I tu w tym przypadku jest tak samo. Jeżeli chcemy, żeby coś w naszym życiu się pojawiało, to najpierw musimy to wyhodować, że tak powiem, tak, w naszej podświadomości. Musimy uwierzyć, być święcie przekonani, że to jest możliwe. Dla podświadomości, to jest dla tych osób, które wierzą, że to jest możliwe. Taka jedna mała, ja nie wiem, czy to jest tajemnica. A człowiek jest ograniczony w swoim myśleniu. Tak? To znaczy, pewne rzeczy możemy uważać za zbyt duże, żeby nam się w życiu zrealizowały. Ale podświadomość to jest co? Podświadomość jest połączona z wszechświatem. A dla wszechświata nie ma rzeczy zbyt dużych. Możliwe jest absolutnie wszystko. No nie chcę, żeby mnie ktoś za słówka łapał zaraz, że no na szczęście nie jest tam przed jakimś forum 200 czy 300 osób na sali, że ktoś mi powie, to ja bym chciał zostać, nie wiem, czym, jakimś tam maharadżą, tak, albo królem Arabii Saudyjskiej. Dlaczego tak się nie dzieje? Dlaczego tak się nie dzieje? Po tygodniu, czy po miesiącu, czy 5 latach myślenia? Nie wiem, może niewłaściwie myślałeś. Tak, to jest nieistotne. Natomiast dla podświadomości nie ma rzeczy niemożliwych. Może absolutnie wszystko. Ja jeszcze raz odsyłam do tej książki, bo to jest zbyt szeroki temat. Ten audiobook ma chyba ze 6 godzin albo coś koło tego. Tak, żeby tutaj teraz omówić. Jedno wiem z całą pewnością, że rzeczywiście tak jest. To, co wewnątrz siebie będziemy wierzyć, będziemy to pielęgnować, będziemy o to dbać, czyli w tej naszej podświadomości, tak, to się uzewnętrzni w naszym świecie świadomym, w naszym umyśle świadomym, w naszym świecie zewnętrznym, fizycznym, który nas otacza. Jeden warunek tylko. Trzeba uwierzyć w to. Trzeba w to mocno uwierzyć i nie wolno z tego rezygnować. Niezależnie od tego, kto i co by nie mówił, jakby się głośno nie śmiał, tak, to co powiedziałem. No, ty się śmiejesz, a ja mam pieniądze. Ty masz rację, że to nie działa, a ja mam pieniądze. To co wolisz, mieć rację czy pieniądze? Czy no jakieś takie elementy, mówię, jakieś inne, to nie tylko musi być w sferze materialnej, ale również w sferze duchowej, w sferze tego, nie tylko mieć, ale również być. To również zadziała. Jeżeli ktoś sobie będzie święcie przekonany w to, że zostanie jakimś, nie wiem, ważnym prezesem, piosenkarzem, dyrektorem korporacji, czy tam prezesem korporacji, czy no nie wiem, cokolwiek, to jeżeli będzie mocno w to wierzył, jeżeli będzie cały czas o tym pozytywnie myślał, to mu się zrealizuje.
No to jest pewne jak 2 razy 2, 4. Ja wierzę absolutnie we wszystkie moje marzenia, które mam. Nie wiem, kiedy przyjdą, ale wiem, że przyjdą. I ostatnie parę czy paręnaście lat, no raczej parę lat, mojego życia mi pokazuje, że to się tak dzieje, a w momencie, jak pewne rzeczy zacząłem stosować, pewne techniki zacząłem stosować, no to to bardzo przyspieszyło. Tak? To ja jakieś mniejsze marzenia były, teraz są trochę większe marzenia i one mi się cały czas spełniają, tak? Cały czas się realizują. Niektóre to naprawdę wam powiem, że to mnie samego zadziwiają, bo to dosłownie, jak ja bym tak powiedział, to no to jeżeli ktoś by mi w ogóle uwierzył, tak? No to jest na granicy cudów to, co się dzieje. Ale ja wiem właśnie, że tak działa podświadomość. I ona pracuje na moją korzyść. I tak samo może pracować na waszą korzyść. Czego wam z całego serca życzę, tak? Żeby to wasze życie było dzięki wykorzystaniu tej podświadomości, było bardziej spełnione, było bardziej szczęśliwe, było bardziej radosne, bo tak jak już kiedyś powiedziałem, jesteście absolutnie tego warci. Jestem o tym święcie przekonany, że wam się to po prostu wszystko należy, że na to sobie zasłużyliście, że zasługujecie sobie każdego dnia na wszystkie dobre rzeczy, które się będą działy w waszym życiu. I na tym bym już dzisiejszy podcast zakończył. Serdecznie jeszcze raz pozdrawiam wszystkie osoby, które tego wysłuchały. I zapraszam na następne odcinki. I do miłego. Do usłyszenia.